Hej, cześć, witajcie, z tej strony Misiekon. Prosiliście mnie ostatnio, żebym zrobił filmik, jak miksować różne legendy, albo jak je wybierać. Dlatego w tym krótkim poradniku przedstawię wam, o co chodzi i tak dalej. Zaczynajmy. Oglądając Pro Scenę, czy jakieś finały, na przykład z Apex Legends, zauważyłem wiadomą tendencję, jakie postacie są najczęściej używane. W moim odczuciu top 1 to jest Rafe, Watson i Gibraltar. Dlaczego? Jeśli mamy zgrany team, tutaj podkreślam, bo na razie ta część filmiku jest tylko przeznaczona właśnie dla zgranego jakby teamu, a przejdziemy później do solówek. Najlepszym pickiem jest właśnie Rafe, Watson i Gibraltar. Dlaczego? Rafe, no wiadomo, najlepsza tak naprawdę legenda, to się jeszcze nie zapowiada, żeby zmieniło. Mały hitbox, dobre umiejętności do przemieszczania się i uciekania, no i tak samo rushowania, tak? Później mamy Watson, czyli postać defensywną, tak jak w sumie Gibraltar. Watson, wiadomo, płotki, czyli możemy robić barykady, jakieś bazy, plus jeszcze jej ult, który pozwala na odparcie granatów i różnych rakiet, przez co naprawdę to jest taki must pick, jeśli chodzi o defensywę. Tak naprawdę ona pozwala na robienie najlepszych baz w porównaniu na przykład do Kostika. No i jeszcze ten Gibraltar, który także jest niby postacią defensywną, ale w ostatnim czasie zrobił się bardzo też szturmowy. Właśnie bardziej taka trochę postać między ofensywą a defensywą. Ostatnio dostał niezłego buffa, kiedy no rzucimy tą tarczę, możemy kogoś podnieść trochę szybciej niż zwykle. To się przydaje, kiedy uciekamy na przykład przed strefą. Miałem kilka takich sytuacji, gdzie na przykład wszyscy byli już na wykończeniu i się czołgali, no to rzuciłem na przykład tą tarczę, wszystkich podniosłem, jeszcze wszyscy zdążyli dojść do granicy, przez co tak naprawdę ten buff uratował całą grę, bo byśmy wszyscy padli, albo przynajmniej dwie osoby z mojego teamu, a to już była końcówka i chyba wygraliśmy nawet. Więc no ta umiejętność robi rzeczywiście robotę, plus no jeszcze ten ult z rzuceniem rakiet od razu na przeciwnika. No myślę, że to też jest dobra opcja, żeby na przykład kogoś pushować albo po prostu samego się obronić i dać sobie trochę więcej czasu przed odparciem ataku. No i myślę, że to jest właśnie ten must pick, jeśli chodzi o, jeśli mamy zgrany zespół, żeby grać tymi trzema legendami, bo pozwalają tak naprawdę przeżyć nam najdłużej na arenie i daje nam to jakąś większą przewagę. Na drugim miejscu ta sama kombinacja, tylko że zamiast Gibraltara Pathfinder, czyli no Rafe i Watson są po prostu zawsze tutaj zjednoczeni, też widziałem właśnie opcję z Pathfinderem, też bardzo częsta opcja, no wiadomo, liny, można robić jakieś dodatkowe ścieżki sobie, że nie musimy przechodzić przez cały kanion, możemy robić jakieś ataki na przykład z góry. No Pathfinder na pewno tutaj robi robotę i moim zdaniem to, co było w pierwszym sezonie, gdzieś tam Pathfinder był prawie na samym dole, jeśli chodzi o postacie, to było głównie spowodowane przez ten niedopracowany hitbox, żeby był łatwy do trafienia. Dzisiaj jest jedną z najlepszych legend tak naprawdę i sam ostatnio mainuję dosyć Pathfindera, co mi się rzeczywiście nie zdarzało kiedyś. To Pathfinder ma właśnie to do siebie, że też poza tym, że niby jest postacią zwiadowczą, kiedyś to była postać wsparcia, czy tam medyczna, no ale no wtedy to było oznakowane jako wsparcie. Ciężko naprawdę tą postać zaklasyfikować dzisiaj, bo mówię, jest postacią zwiadowczą, ale w moim odczuciu bardzo szturmowa. No ale nie będę się kłócił z twórcami, no może rzeczywiście tak jest. Moim zdaniem powinny być na przykład dwa oznaczenia, że pierwsze oznacza tą główną jakby funkcję, a druga jakby taką poboczną. No bo jedynie to Pathfinder się robi z niego taką postać zwiadowczą przez to, że może skanować okolice i to jest chyba jedyny punkt. Ale jego umiejętności tak naprawdę bardziej mi podchodzą pod szturmowe. Ale no dobra, niech takim będzie. No i trzecia opcja, możecie się ze mną nie zgadzać lub nie zgadzać, no to jest Kostik. No też jest postacią defensywną, tak jak nie wiem, Gibraltar, tak, Watson. No i tak samo tutaj też jest właśnie Rafe, Watson i właśnie ten trzeci Kostik. Też go często widuję na rozgrywkach, ale czy jest aż tak dobry, to bym polemizował. Może po prostu ludzie są przyzwyczajeni do tej postaci. Ja sam lubię Kostikiem też zagrać, ale czy właśnie do takiego zgranego teamu gdzieś tam na proligach jest dobry, no to zostawiam to po prostu już do własnej interpretacji. No i okej, to by były... Tak,
takie osoby, postacie, które są dobre, kiedy mamy zgrany team, ale co w przypadku, kiedy gramy na przykład z randomami i nie wiemy, kogo wybrać? No tutaj już bym się nie zapatrywał na te elementy z pierwszej części, no bo tutaj różnorodność jest o wiele większa i nie mówię tylko o meczach rankingowych, ale także o zwykłych gierkach. No, Wraith jest, wiadomo, często braną postacią, ale no tutaj mamy o wiele większą rozbieżność i często jakby tak naprawdę te najgorsze postacie według różnych rankingów też są częściej brane. No i tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na parę rzeczy. Na przykład jeśli ktoś wziął Krypto, no to czy powinniśmy brać na przykład Bloodhound? No bo to są już takie postaci rzeczywiście zwiadowcze. Tu powinniśmy patrzeć tak, żebyśmy wypełniali jakby umiejętnościami słabości drugiej postaci. Wiecie, o co chodzi, że jedna postać ma takie i takie umiejętności, to żeby nie brać też dodatkowo postaci, która ma podobne umiejętności i to się nie będzie ze sobą zgrywało. No na przykład Krypto puści drona, no musi tym dronem sterować, więc jest wyłączony tak naprawdę z rozgrywki przez jakiś czas. No i na przykład jest Bloodhound, która i tak skanuje okolice na przykład swoimi umiejętnościami. No to się trochę gryzie ze sobą, ja wiem, że tak ludzie też potrafią grać, ale właśnie chodzi o to, żeby były umiejętności w naszej drużynie, które będą się uzupełniały. Jeśli powiedzmy najlepsze, moim zdaniem, bo tak naprawdę nie wiemy, na kogo trafiamy, najlepsze wybory to powinny być na pewno Pathfinder. Dlaczego? Ponieważ jeśli na przykład ktoś padnie, no to w miarę łatwo możemy podnieść na przykład czyjś sztandar. Ktoś powie, że Krypto do ucieczki na przykład dronem, też spoko, jak najbardziej, ale moim zdaniem bardziej pewne będzie branie takich postaci, które albo będą mocno defensywne, w tym przypadku moim zdaniem bardziej Caustic się sprawdzi niż Watson, bo z moich doświadczeń wynika, że ludzie nie lubią się bunkrować i wolą na przykład pushować, a kiedy naprawdę trzeba się nieźle zabunkrować, ludzie po prostu i tak tego nie ogarniają, więc robienie baz Watson jest mniej skuteczne w takich przypadkach po prostu. I wtedy bardziej wziąłbym Caustica, bo moim zdaniem Caustic nie jest aż tak bardzo stacjonarny jak sama Watson, bo no Causticiem jeszcze możemy spuszować na przykład używając beczek czy gazu Noxa. Właśnie, a Watson no, czegoś takiego nie ma, jedynie możemy rozstawiać płotki gdzieś na środku pola, w której i tak jest mniejsza szansa, że ktoś wpadnie, niżeli na przykład dostanie od gazu, więc na przykład Pathfinder, Caustic to są dobre opcje, wiadomo, no, najlepiej wziąć te postacie, którymi najlepiej się gra, ale jednak trzeba złapać tą równowagę, ten balans, mając świadomość tego, że nie znamy tak naprawdę umiejętności i preferencji graczy, z których mamy w drużynie. Dlatego też powinniśmy zwracać uwagę na to, kogo sami wybieramy, bo może się zdarzyć tak, że będziemy musieli kierować grę i na przykład jeśli musimy szybko się przemieszczać, no to nie zrobimy chyba tego Causticiem czy jakąś, nie wiem, innym tankiem, ale najłatwiej nam to się zrobi na przykład Pathfinderem czy Wraith, bo będzie nam się najłatwiej uciekało. Czyli tutaj bardziej bym szukał znalezienia balansu między taką postacią typowo szturmową, a taką bardziej stonowaną. Co chcę przez to powiedzieć? Żeby i dała radę w miarę obronić nasz teren, ale żeby jednocześnie też mogła pushować. Czyli właśnie taki Caustic jest moim zdaniem spoko, no bo możemy się w miarę zabunkrować, no też powiecie, że Watson jak najbardziej, jestem za, ale moim zdaniem tutaj trzeba by było raczej szukać postaci, która jednocześnie będzie w stanie dobrze szturmować i jednocześnie w miarę bronić terenu, no czyli na przykład Pathfinder też może bronić terenu, bo na przykład możemy puścić gdzieś linę na jakąś skałę czy gdzieś wysoko, w miarę gdzie wróg będzie miał problem z naszym dojściem, więc to też jest, powiedzmy, w miarę taki element trochę defensywny. Możemy także jeszcze się zastanowić może właśnie nad Gibraltarem, który też jest w miarę szturmowy, tak jak powiedziałem na początku w filmiku. Niby to jest postać defensywna. Po pierwsze, może nas szybko reanimować po użyciu tarczy. Jego ult też nadaje się idealnie i jednocześnie do obrony i do ataku, więc to też może być dobra opcja. No plus te 10-15% obrażeń i tak jest niwelowane przez to, że on jest tankiem, czyli też ma takiego małego perka w sobie, takiego małego asa w rękawie. Dlatego no, powinniśmy zawsze się zastanowić, jeśli na przykład jesteśmy już
trzeci, jako trzeci wybieramy legendę, powinniśmy się zastanowić tak naprawdę, czy jest sens brania, na przykład, jak ktoś wziął Krypto czy Bloodhound, czy wziąć właśnie Krypto czy Bloodhound, tak? Czyli ktoś bierze na przykład Krypto, to czy mamy brać Bloodhound? To chodzi o to, żeby umiejętności się nie gryzły, a jakoś po prostu dopełniały jedna postać z drugą. I jednocześnie, żeby dało się w miarę rozgrywać ofensywnie i defensywnie, patrząc po innych postaciach, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to my będziemy musieli kierować grę, ale też nie chcemy sprawiać kłopotu reszcie drużyny, więc to musimy mieć tak naprawdę zawsze gdzieś tam z tyłu głowy. Jeśli trochę tym filmem wam pomogłem, to bardzo się cieszę i też bym prosił o lajka, a jeśli sami macie pomysły, jak wybierać i miksować postacie, napiszcie to koniecznie w komentarzu, chętnie poczytam, może ktoś też się czegoś nowego dowie, więc zawsze są z tego jakieś plusy. Subskrybujcie z dzwonkiem, wbijajcie na Discorda i resztę linków w opisie, no i widzimy się już niedługo, zatem cześć i hejos!